jakim składem powinien wyjść Jerzy Brzęczek na mecz z reprezentacją Włoch, o tym w dzisiejszym odcinku. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zanim jednak przejdziemy do meritum, serdecznie zachęcam i zapraszam do pozostawienia subskrypcji na kanale, do kliknięcia łapki w górę, a także do kliknięcia dzwoneczka, abyście byli na bieżąco z wszystkimi materiałami na kanale. Za nami mecz z reprezentacją Portugalii, niestety przegrany mecz, 3-2 ulegliśmy Portugalczykom w nieco osłabionym składzie Portugalczykom, bo bez Cristiano Ronaldo w Chorzowie, w tym kotle czarownic, ulegliśmy 3-2. Przegrywamy po spotkaniu, które powiedziałbym mogło się skończyć znacznie gorszym wynikiem dla naszej reprezentacji. Mogła ta Portugalia groźna, ci mistrzowie Europy, wygrać nawet 5-6-2. Mogło to się skończyć naprawdę tragicznie, gdyby nie kilka interwencji czy do Łukasza Fabiańskiego, czy zażegnanie. Między innymi to wejście wślizgiem i wybicie piłki z linii bramkowej Kędziory. Był to taki mecz, w którym wszystko było możliwe. Zaczęliśmy fantastycznie. Pierwsze 30 minut to bardzo dobra gra reprezentacji Polski w meczu z Portugalią. Graliśmy wysokim pressingiem, strzeliliśmy bramkę. No niestety później dopiero jakby oddaliśmy inicjatywę rywalom i tutaj Portugalczycy to wykorzystali, strzelili nam bramkę na 1-1, potem na 2-1, później jak pamiętacie było też 3-1, niestety Portugalczycy nas pokonali, Portugalczycy mają 6 punktów, jak na razie po tych dwóch spotkaniach i wydaje się być faworytem do wygranej tej naszej grupy w Lidze Narodów. Jakim składem Jerzy Brzęczek powinien wyjść na niedzielny mecz z reprezentacją Włoch? Ja tutaj widziałbym kilka zmian w porównaniu do tego, co oglądaliśmy w tym meczu czwartkowym, jeśli chodzi o skład na reprezentację Portugalii. Przewidywałem jedenastkę, z którą nie wszyscy się zgadzali, to można było przeczytać w komentarzach. Udało się wytypować 9 na 11, natomiast chyba teraz będzie to łatwiejsze zadanie wytypować jedenastkę na mecz z reprezentacją Włoch. Wiemy na pewno, że w bramce stanie Wojciech Szczęsny. Wynika to z faktu, że Jerzy Brzęczek będzie stosował rotację do końca tych rozgrywek. Nie wiemy, jak będzie to wyglądało w trakcie eliminacji do Mistrzostw Europy. Zobaczymy, to nas czeka przecież w najbliższych miesiącach. Jak wyglądałaby obrona? Ja w obronie zrobiłbym kilka roszad. O ile trzeba powiedzieć, że ten środek nie wygląda najlepiej w meczu z Portugalią, tyle ja stawiałbym na tych samych piłkarzy. Do tego lewa i prawa strona. Zrezygnowałbym z Artura Jędrzejczyka. Słaby mecz z Portugalią, natomiast trzeba przyznać mu jednocześnie to, że no był pozostawiony nieco sam na tej lewej obronie. Ci Portugalczycy notorycznie atakowali tę lewą flankę i tam wykorzystywali tę słabszą, można powiedzieć, dyspozycję Artura Jędrzejczyka w tym meczu. Zmieniłbym tutaj kilka roszad wprowadził. Na prawej obronie widziałbym, o proszę bardzo, Pawła Olkowskiego. Został powołany do reprezentacji, rozgrywa dobre mecze. No i przede wszystkim jest regularnie wystawianym piłkarzem na tej prawej obronie, czasami też na prawym skrzydle, więc mógłby tam też ofensywnie pomagać naszym pomocnikom, napastnikom. Paweł Olkowski na prawej stronie, w środku Kamil Glik, a także Jan Bednarek. No Glik widać tej słabszą dyspozycję w Monako. Widać też, że Bednarek nie gra zbyt regularnie w tych meczach Premier League. No i to się trochę mści. Natomiast no, jeśli Bednarek ma się uczyć, to tylko z Kamilem Glikiem i właśnie taką dwójkę wystawiłbym na mecz z reprezentacją Włoch. Na lewej obronie Bartosz Bereszyński, o ile wyzdrowieje. Wiemy, że tam jakiś uraz żuchwy, no i to może spowodować tylko tyle, że Bartka może zabraknąć na meczu z reprezentacją Włoch, ale trzymam kciuki, no i wstępnie ja wybrałbym Bereszyńskiego, gdybym mógł grać na tej lewej obronie. Jeśli chodzi o system, jakim grałbym z reprezentacją Włoch, spróbowałbym tego samego systemu, który Jerzy Brzęczek ustawił na mecz z Portugalią, czyli trójką środkowych pomocników, ale tutaj już wprowadziłbym zmiany. Rafał Kurzawa do zmiany oczywiście, bo wolny, ociężały, oczywiście bardzo dobre dośrodkowanie, natomiast no i asysta przy bramce Krzysztofa Piątka. No ale widziałbym zmiany, dałbym zagrać Karolowi Nettemu. Nie może być tak, że piłkarz, który gra regularnie w Serie A, piłkarz, który
Był na Euro, był na Mundialu, był piłkarzem Adama Nawałki, był wojownikiem Adama Nawałki. Trochę, można powiedzieć brzydko, oszukany przez Adama Nawałkę, bowiem ani na Euro, ani na Mundialu nie zagrał ani minuty. Teraz znowu jakiś taki kazus Nawałki mu się niestety w tej karierze pojawił, bowiem Jerzy Brzęczek też za bardzo nie chce z Karola Pimentel korzystać. No jest to piłkarz niebanalny, jest to piłkarz z ogromnymi umiejętnościami. No i tylko brakuje mu chyba tego ogrania w reprezentacji. No, kiedy jak i w takim meczu jak z reprezentacją Włoch nie wystawić Linettego. Dlatego Karol Linetty w środku z Krychowiakiem, Krychowiak słabiutki mecz z Portugalią, no ale miejmy nadzieję, że zrekompensuje nam tę słabą dyspozycję w meczu z Włochami. No gra w kratkę Krychowiak i to jest trochę taki jego mankament, ale myślę, że to jest do zwalczenia. Ta reprezentacja, powiedziałbym, że cały czas jest w takiej odbudowie, nie budowie, ale odbudowie po tym Mundialu i jesteśmy na coraz lepszej drodze do tego, by no, w tych eliminacjach zbliżających się w przyszłym roku nie odnieść jakiejś druzgocącej porażki. Obok Krychowiaka i tego Mateusz Klich, fatalny występ z Portugalią, ale no, brakowało mi środkowego pomocnika. Zastanawiałem się nad Jackiem Góralskim, ale Jacek Góralski to nie jest ta klasa piłkarza chyba jeszcze, on też nie gra w Ludogorcu zbyt wiele. No i Mateusz Klich. Mateusz Klich wytypowany przeze mnie do tej trójki środkowych pomocników z Krychowiakiem i z Karolem Linetty. On potrafi się przepchnąć, potrafi zagrać ładną piłkę, przerzucić futbolówkę do napastników. Brakowało tego mu w meczu z Portugalią. Mam nadzieję, że nie zabraknie takich sytuacji w meczu z Włochami. Włochami, którzy są teoretycznie słabszą reprezentacją od tej, z którą graliśmy w czwartkowy wieczór. Przed nimi oczywiście Piotr Zieliński. Piotr Zieliński, złe zachowania w meczu z Portugalią. Nawet bardzo złe, trochę denerwujący, machanie ręką. No to nie jest styl reprezentanta. On powinien jednak z większym szacunkiem podchodzić do swoich kolegów, a tutaj taka trochę ignorancja. Miejmy nadzieję, że już w szatni wyjaśnili sobie panowie wszystko. No nie może być tak, że Zieliński źle zagrywa, a potem macha ręką, że tutaj kolega jego kolega z drużyny nie dobiegł do tej futbolówki. No i dwójka napastników, Lewandowski i nie Piątek, mimo tego, że strzeli bramkę Arkadiusz Milik. Arkadiusz Milik musi dostać szansę od Jerzego Brzęczka kolejną. No i jeśli nie będzie, nie wykorzysta ewentualnie tej swojej szansy w meczu z reprezentacją Włoch, o tyle w następnym meczu w Lizbonie z Portugalią. I o ile Krzysztof Piątek strzelałby jeszcze bramki, byłby w dobrej dyspozycji, to wtedy wystawiłbym po raz kolejny Krzysztofa Piątka. Obok niego oczywiście Robert Lewandowski, który 100 meczów rozegrał w reprezentacji. O dziwo, taka ciekawostka, 5 meczów bez strzelonej bramki Roberta Lewandowskiego. Jest to trochę niepokojące, bowiem ostatni raz taka seria trafiła mu się w 2013 roku, no ale musi grać, żeby te takie złe serie przerywać. A więc jeszcze raz, jak to wygląda? Wojciech Szczęsny w bramce, na prawej stronie Olkowski, następnie Glik, Bednarek, a także Bereszyński. Przed nim w środku pomocy Linetty, Krychowiak. No i oczywiście Mateusz Klich, dajemy tutaj kredyt zaufania środkowi pomocy za ten mecz z Portugalią, no słabe noty zebrali, noty za ten mecz z Portugalią oczywiście także do obejrzenia na naszym kanale, więc serdecznie Was odsyłam tego filmu, gdzieś pewnie w adnotacjach końcowych ten film się pojawi. Przed nimi Piotr Zieliński i dwójka napastników, Robert Lewandowski, a także Arkadiusz Milik. Dziękuję za dzisiaj, zapraszam do pozostawienia subskrypcji, zostawcie łapkę w górę. No i bawmy się, czekajmy na kolejne zwycięstwa reprezentacji, czekajmy na kolejne dobre mecze. Po Lidze Narodów wraca Liga Mistrzów, wraca Ekstraklasa, będzie się działo, będzie dużo nowych nagrań. Dziękuję, do usłyszenia, kłaniam się.